Michał Ścibura, któremu turnieje Red Bet na pewno dobrze się kojarzą. Wystarczy przypomnieć turniej z Pragi 5 miesięcy temu. Drugie miejsce i ponad 20 tysięcy euro. No i zapewne apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc liczysz na sukces również tutaj, w Rozwadowie. Jasne, że liczę na sukces, szczególnie, że no przede wszystkim wpisowe jest troszkę większe, na pewno będzie więcej graczy, więc i do wygrania pewnie będzie dwa razy więcej niż w Pradze, także no jest szansa na poprawienie kolejnej życióweczki. Dużo znajomych, wielu znajomych pokerzystów tutaj spotkałeś? No, większość osób jest znanych z Pragi, którzy byli w tamtym roku, natomiast no myślę, że spokojnie kilkadziesiąt Polaków jest i większość osób znam. A jak oceniasz generalnie poziom graczy, poziom tych turniejów organizowanych w Rozwadowie? Znaczy ja myślę, że poziom gry i poziom graczy należy ustosunkować do wpisowego, który wynosi tak 300 euro, więc to jest turniej powiedzmy z przystępnym wpisowym, więc nie spodziewajmy się jakiegoś bardzo dużego poziomu na stole, natomiast no wiadomo, że zawsze na 9 graczy powiedzmy przy stole tych dwóch czy trzech będzie dobrych, a reszta no to powiedzmy takich rekreacyjnych. A sama struktura gry odpowiada Tobie? Struktura jest rewelacyjna, dlatego właśnie zdecydowałem się na przyjazd. Jest 50 tysięcy na start, blindy są bodajże 40-minutowe, co pozwala na naprawdę dużo, dużo gry i no myślę, że spokojnie można wchodzić na drugi dzień 40-30 big blindów, to jest naprawdę dobry stack do rozgrywania, więc no i świetnie, zwłaszcza, że w Pradze ta struktura była trochę gorsza i było o wiele bardziej ciężka gra. Wielu graczy, którzy być może w tej chwili oglądają ten wywiad, zastanawia się, no, jakie kroki pierwsze podjąć na samym początku, żeby móc w przyszłości jeździć po świecie, brać udział z powodzeniem w turniejach pokerowych. Od czego należy zacząć? No teraz bardzo popularne są różne poradniki w internecie, są szkolenia, gracze organizują treningi, także można się z tym zaznajomić. No przede wszystkim nie należy jechać na turniej z pisałem 300 euro, jeżeli ktoś ma tylko powiedzmy 300 euro w kieszeni i po prostu przegra to 300 euro i potem nie będzie mógł sobie pozwolić na dalsze gry w kolejnych miesiącach, więc przynajmniej trzeba mieć tego solidnego bankrola, żeby mógł sobie pozwolić na taką grę. No, ewentualnie jeżeli ktoś traktuje pokera wyłącznie rekreacyjnie i jest to dla niego powiedzmy jakiś prezent urodzinowy, no to może sobie pojechać i zagrać, ale to tak naprawdę zależy od preferencji graczy. Łączysz pokera z innymi przyjemnościami, na przykład wybierasz takie turnieje, gdzie przy okazji możesz coś w okolicy zwiedzić, albo pojechać do jakichś znajomych, albo przedłużyć sobie pobyt? Jasne, to jest właśnie główny cel, dla którego wybrałem się na Red Beta, bo Red Bety są organizowane akurat w takich miejscach, gdzie jest naprawdę dużo rzeczy ciekawych dookoła. Aktualnie za godzinę będę udawał się do Pragi, to jest bodajże 120-150 km stąd, autostradą godzina, więc jako że udało mi się wczoraj awansować, dzisiaj nie mam co robić, jadę na godzinkę, wracam i już jestem wieczorem. Trzymamy zatem kciuki, powodzenia. Dziękuję bardzo i dzięki za wywiad, pozdrawiam bardzo serdecznie.